Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Ja jestem Szczypson, a my jesteśmy, prawda, na jakimś świecie Yetiego. Jest ze mną dzisiaj Bzyk. Dzień dobry, witam. Jest ze mną Dave. Muszę przyznać, że tym przywitaniem wywołałeś we mnie nostalgię, ponieważ kiedyś witałem się cześć, teraz tak? Witam się inaczej. No to nie wiem, ale... no tak odrugowo mi wyszło. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Co? Chciałbym tylko dokończyć sesję, jeżeli po twoim odcinku będzie 40 tysięcy łapek do góry, to zacznę się znowu tak witać. No, tylko tyle chciałem powiedzieć. 40 tysięcy? Dobra, jeśli to będzie 40 tysięcy, to golę się na łyso. A ja dobra. Skaczę. Dobra, słuchajcie widzowie, jesteśmy koło zamku, prawda, Yetiego. Jeżeli nie widzieliście jeszcze odcinków tutaj z tego miejsca, to zapraszam was bardzo serdecznie na kanały innych osób, ponieważ, prawda, dzisiaj u Dave'a również tutaj, prawda, zwiedzaliśmy, więc koniecznie musicie tam wbić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ my są codziennie o godzinie 19:19 i o 14:14 na plusie. Dzisiaj też swoją drogą, ty możesz na chwilę odejść, bo to nie ciebie dotyczy, no ale nas to dotyczy. O 14:14 i o 15 dzisiaj wleciały do nas na kanały, na nasze plusy, czy tam gamesy, wleciał odcinek z jednego bloka, więc warto o tym wspomnieć również, jeżeli ktoś jest zainteresowany jednym blokiem, to zapraszam. Mówiłem, że to się nie dotyczy. No, czemu ja jestem zawsze zrzucany? Ja nikomu nic nie robię. Spokojnie, jeszcze zginiesz w tym odcinku. Seria z Bzykiem, może jakaś seria z Bzykiem. Seria z Bzykiem? Może spróbuj go nie zgubić w Minecraft Challenge. Spróbuj go nie zabić w Challenge. Spróbuj nie zabić. No bo dobre. To był świetny odcinek. Dobrze, panowie. Hunter kontra Speedrunner, idealnie po prostu pasuje. Tak, zapraszam za mną w takim razie. Musimy wejść do tego zamku. Musimy to sprawdzić. Porozglądać się. Dobrze, że zasadziliśmy tutaj te drzewa, czyli ten crafting. Jedno już urosło. Jedno urosło. To nie urośnie. Trzeba je zabrać. To drugie trzeba dać. A te też chyba nie urosną. Tu też będzie ciężko. Dobra, nieważne, kogo to obchodzi, to nie jest nasz świat. Tu drzewo to jest niedokończone tylko. Dobra, kogo to obchodzi, tak jak już powiedziałem, ale wiecie co muszę zrobić? Mam dla was prezent, panowie. Chcecie? Ja chcę, no ja chcę prezent. Dobra. Give me a present. Ja też chcę. Podzielmy się. Proszę bardzo, po siekierce. Dziękuję. No, proszę myślałem, bardzo. Że coś. No, myślałem, że coś. Dobra, oddawaj, jak nie jesteś zadowolony z prezentu, to oddawaj. Ja jestem zadowolony. Nie, no dobra, masz. Dobra, panowie, zapraszam, to jest wasza broń na dzisiejszy, prawda, smutny dzień. Dobra, musimy się rozejrzeć tutaj po tym. Przyda nam się, bo my nie widzieliśmy Yetiego. Tak, to prawda, musicie ten, ty, widzicie to? Ja właśnie miałem wam mówić, żebyście się rozglądali i zobaczyli, czy tutaj widzicie coś podejrzanego, a tu patrz, akurat coś takiego. Wygląda mi to jak lochy jakieś. I nie chodzi tu o kobiety, tu chodzi o miejsce. Nie, ale locha to jest świnia. Tak? No. Ej, to jest... O, otwiera się. Ej, właśnie, patrz, jak to się otwiera. No, zapraszam do środka, panowie. Idziemy pozwiedzać, jestem ciekaw, co tutaj się kryje. Dobra, uwaga, myk. Tutaj. Pokaż. A czekaj, są schody do góry, tu są schody do góry. Schody do góry, panowie, ale ważne pytanie mam do was. A, no. Gdzie najpierw? Góra czy dół? Na dół też, chodźmy. Nie, ja bym tutaj, a nie, to jest do góry? Do góry chodźmy. A jest tam tu co jest? Co tu jest? Tu nic nie ma. Dobra, dawajcie na górę. Ale się zrobił sensację. No, dawajcie na górę, górę najpierw trzeba załatwić, bo im wyżej, tym lepiej. Góra. Myk. Ale na samą górę idziemy, czy gdzie? Nie. No nie wiem, tu patrzymy, co tutaj jest na tej wieży, do kogoś tam prowadzi, coś tutaj jest. Jestem na jakimś półpiętrze, ale nie wiem, dobra, tu nic nie ma. Ja też, szybko, tak... zgubiliśmy się. A, bo wy jesteście wyżej już, czekajcie, idę już. Tu jest coś! Czekaj. Nie ma. No, Dawid, patrz, ty, widzicie to? Co odkryłeś? To jest jakiś pokój, takie jakby dwa łóżka. Jedno od palionki, drugie od Milki. Ja tego nie widziałem. Ale jak tu jest biednie, tak smutno, tak nic tu nie ma. No, ale tutaj możliwe, że Emilia oraz palionka spali jakby, nie? A tu jest w ogóle wyjście na samą górę tej wieży. Chodźcie tu zobaczyć. Pokaż. What? Ale jazda bez trzymanki. Można było później skoczyć. To jest na przyjaciela? Nie, no, to jest na przyjaciela. No, my jesteśmy... Czekaj. No, nie jesteśmy. Ale mnie kusi! Dobra, no niestety, gdybym nie powiedział test przyjaciela, to bym kliknął w blisko się. Dobra, zapraszam, prawda, tutaj na dół. Dobra, o co chodzi z tym miejscem? Tutaj. No Szczypsonie, według mnie tu jest dosyć ciemno, nie? No tak jest właśnie. Patrz, tutaj tylko tu tak, jest jasnogłaz. Tak dosyć smutno tu jest właśnie, jakby wiesz, jakby tutaj nie do końca, jakby to powiedzieć. A tutaj Devson sobie macha. Albo ja możliwe. Ja wkręcam żarówkę. Myk, tańce, hulańce. Dobra, nieważne, to nie po to się tu spotkaliśmy. A ty co robisz tą łapą? Dobra, nieważne. Panowie, dwa łóżka.
No. Chwila, bo ja mam pewną teorię. Słucham. Wydaje mi się, że na tych łóżkach wcale nie spała Milki i Palionka. To kto? Tylko dziewczyna Paliona i Emilia. Co? Tak mi się wydaje. Ale to są te same... Mega, osoby. Mega, jak ty do tego doszłeś? Kurde, nie wiem, myślałem, że to są inne osoby. No dobra, całe życie w błędzie. Wygląda to troszeczkę, jakby to było niedokończone jeszcze, tak, nie? Tak, w sensie wygląda to tak, jakby to było dopiero, jakby że przeznaczone to do użytku budowy. Za jakieś... Dave tam coś rozwalił, ja po prostu nie wierzę w to, co on robi. Słyszałem rozwalone, no wiedziałem, okno zrobił. Co, niech się lufuje. No, niech się przewietrzy. Dobrze, panowie, no to w takim razie to miejsce tutaj jest tak dosyć smutne i tutaj nic za bardzo nie ma. Ale możemy sprawdzić. Tak, właśnie, tutaj? Bo jeszcze niżej coś na było. Piętrze, więc warto no. właśnie sprawdzić, co tam jest. Znaczy niżej na półpiętrach też już sprawdziłem, tylko chodzi o to, że tutaj sprawdźmy... wszędzie jest. Tak. Aha. Sprawdźmy, co jest na samym dole. No, czekaj, tam nic nie ma na półpiętrach, chodźmy tu. Na dół. Chodźcie na sam dół, ja już jestem. Tak? O nie, ja już widzę. Co tam jest? O nie. Tutaj? O, ja wiem, co to jest za miejsce i dlaczego tam tak pusto było na górze. O kurde. Wow. Nie. Ej, czekaj. Widzicie to? Nie, proszę. Nie róbcie mi tego. Co to jest za... To są te. Ja przekręcę. Trupy. Nie. Ten sam kolor, jak na górze było. Ja wiem, że szary i różowy się kojarzy z Palionką i z Milki, ale... Ja mam nadzieję, że to nie jest... To nie może być Emilia oraz... Oni nie mają takiego szkieletu chyba. No nie wiem. One są jakieś takie za chude chyba trochę. No, szkielety są zazwyczaj chude, to później mięśnie no nadają tak, ale... ciała. No tak. A ty co tutaj? Pana więc się ty, patrzy... Jakiś wiesz, no, obok masz większą wersję. Wow. What? Nie. Patrzcie taki... Wow. Ale ty, on ma fajkę! On ma fajkę w tym, widzicie? A tą nie, cygaro. Nie, to jest cygaro, albo nie, ten... Nie, to jest fajka. O, cygaro. Cygaro to... jest grube, to jest fajka. Taka jak, jest... jak Bilbo Baggins palił. Nie jest fajka, synek. Nie już. Dobra, Dawidzie. Ale... Jedna, dobra. Proszę teraz się zatrzymać w miejscu, prawda, i zobaczyć na przeglądarkę, wpisać fajka i co ci wyskoczy. Proszę dobra, w tym momencie. Proszę w tym momencie, czekamy. Fajka. No i wyskoczyła mi taka fujarka. Ta fujarka. Ty się jest mister fujarka. Dobra. Co się pali taką fajką, bo nie rozumiem. No tam ty to mi wdajesz i po prostu ty to podpalasz, że to tam jakoś to ten. Ja nie wiem, ja nie paliłem nigdy takich rzeczy. Łe, papierosy, fuj. A właśnie. Co? A ja skąd wiem, no kurczę, wiem jak się, jak, co to papieros, co to cygaro i co to fajka, no to jest jakby wiesz. To... Ale wiesz, że papieros to też fajka. Potocznym językiem mówi się też fajka na papierosy, no to prawda. Dobra, no ja a kurczę, to jest gilotyna. Dobra, bzyku, ktoś musi zginąć. Nie, proszę mnie tutaj nie wrzucać. Jak tu wsadzisz głowę? Czekaj, musisz kucnąć i do przodu dać głowę. Dał! Włożył tą głowę, jak idealnie. Panowie, bo nie mogę wyjść. O nie. O, a teraz bzyku daję, uwaga, i my tam sztur puszczamy. Nie, bo ja jestem za gruby chyba. Weź wyciągnij ten miecz i dokonaj tego cięcia ostatecznego. Nie, i nie bij mnie. Zostałeś tylko jednego hita, bo dzisiaj jestem grzeczny dla ciebie akurat. Dziękuję. Nie będę cię karać. O, na tym się robi te. To jest do tego. Nie, na tym się tak wiesz, że tak się trzymasz jednego i skaczesz na drugie. Tak przechodzisz w parku. Takie Ninja Warrior. No. Ty na siłowni jest, że się podciągasz na... Ej, tu są klucze do czegoś. Klucz, właśnie. To też chciałem powiedzieć, że do są klucze do czegoś. Bierzemy je? Ja bym je wziął, tylko trzeba je potem oddać, Szybson. No ale nie, no biorę je i najwyżej albo coś otworzymy, albo nie. Dobra, to chodźmy poszukać może miejsca, które możemy otworzyć tymi kluczami. No dobra. Bo wydaje mi się, że może coś takiego tutaj być. Dobra, tutaj sprawdzaliśmy, tu z tyłu sprawdzaliśmy. Tutaj nic nie ma, czy to jakoś... Ej, tu jest jakiś przycisk na górze. Właśnie, no. Dawid, gdzie ty biegniesz? Ale cię poniosło, tu jest jakiś przycisk. Ale teraz sytuacja jest tak, no klikam go, uwaga. Dawaj. O, tu się otworzyło. Dobra. Kto tam wchodzi? Ja tam nie wchodzę pierwszy. Właśnie, ale czekaj, to trzeba kliknąć i czy jest przycisk powrotny? Dawid, rozejrzyj się, czy jest tam przycisk powrotny? Nie ma? Czyli jedna osoba musi zostać. Dobra, kto zostaje? Ja zostanę. Zostaniesz? Dobra, musisz to nam kliknąć, jak będziemy wychodzić. Uwaga, schodzimy na dół. Myk. Au! Kliknij! Dobra, już. Schodzę na dół już do ciebie, Dave. Co tam się kryje takiego? Nie, to jest parkour. Nie, ja mam dość parkouru. Ja nie robię, ja nie, ja nawet nie ryzykuję. Jest najgorszy parkour. No dobra, to czekaj, to ja spróbuję. Tam jest jakaś... Wiesz co, ja ci może po prostu oddam, wiesz, to co ja mam i... No, zróbmy tak. O, czekaj, bo...
bo ja nie mogę ci tego wyrzucić, i bo ja to biorę. O, jest, mam no, wszystko. Klucze ciągle ja biorę. Masz? Dobra, mam. Masz? Dobra, mam. Uwaga. Dobra. O, ja mam jeszcze, czekaj. No to takie syfy już bardziej. Dobra, jak już mamy wszystko, to lecę. Dawaj. Uwaga, myk. Okej, okay. Myk. Parkurowiec. Myk, myk. Dobra. Myk. No, okay. Nie, łatwy, łatwy parkur. Dobra. Stary, mam 4 mapy. Mapy? Mapy mam 4. Jakie mapy? No, czekaj. To są stare mapy tego zamku. Mapy zamku? Jest grane. Już ci idę pokazać. Dobra, teraz żebym się tarę nie wywalił, teraz byłoby bardziej smutno. Tak, idź do góry, idź do góry, idź do góry, no. Dawaj, cztery mapy, do zamku. I tutaj widać cały zamek od góry, tylko są jakby, są dwie takie puste też mapy, ale to, nie wiem, zobaczmy. Marek! No, Marek, otwórz! Dobra. Nie, żartowałem, teraz macie za te wszystkie lata poniżenia. Dobra, jeżeli nie chcesz być poniżony dłużej, to ty lepiej to otwórz. Ale nie! Kurde. Nie, przeszedł chłopak. O, żartuję, żartowałem. Dobra, Mareczek, patrz co znaleźliśmy na dole, mapy. Rzucam się, przejrzyj te mapy. Co pokazują? Co no, pokazują zamek od góry. Cały zamek? Czy możesz mi oddać moje itemy? Szczypco, wiesz co by trzeba było zrobić? Wziąć ramki i to wszystko postawić, poukładać. No, nieprawda. Ej, właśnie, no! Tylko no. Skąd my ramki weźmiemy? Trzeba skórę. Trzeba skórę, no, czyli trzeba kogoś zabić. No nie, no ja jestem pszczołą, musi być ofiara, jak zwykle. Ja się na to nie piszę, jak co? Ja nie będę ofiarą. Dobra, czyli będzie trzeba znaleźć krowę. Możemy znaleźć flip-top hop, ale gracie między sobą. To ma sens. To ma sens, nie, no dobra. Jestem owadem, ja jestem pszczołą, ja nie mam im skóry, a Dave ma chyba skórę. No a ja mam skórkę. Nie. Ja nie mam skóry, ja mam skórkę. Ale to nie działa. Ja nie mam skóry, ja mam... Dawid, masz jako jedyny skórę. Ale wy wiecie. Futro, szaba, ma futro. Normalnie. Ja no nie, no dobra, on ma miecz diamentowy, on się sam nie ogoni. No właśnie, spróbujcie, Nie damy rady, no jedyne co to możemy szukać gdzieś tutaj, prawda, w zamku ewentualnie liczyć na to, że znajdziemy jakąś krowę czy coś takiego. Może chcemy przejrzeć? Może jest tu gdzieś krowa jakaś, może on tu ma... Nie bijcie się panowie, czekajcie, idę poszukać jakiejś krowy, może tu będzie jakaś krowa. Dobra panowie, szukajcie krów, jak coś muczy, to znaczy, że jest dobrze. O tu Dave, coś tutaj jest? Panowie, patrz jakie tu skrzynki, coś jest właśnie. Puste. Nie, ale są ramki. Puste, ale są ramki, więc let's go, biorę te ramki i poustawiamy tą mapę. Dobra panowie, ty masz tą ramkę jedną? Nie. To gdzie jest? Kto ma? Ja mam. Dobra. To zapraszam, idziemy do tamtego naszego fajnego tego, tej wnęki takiej. Do namiotu, do jakiegoś tego, do jakiegoś schronu, nie, do, ty, no, do tego, no tam gdzie się zawsze, to jest nasza, prawda, tak, baza tak. Wypadowa. Nasza bazik. Tutaj, i fajny mamy most prowadzący. Marek, dobra, to my idziemy do środka, a ty do siebie iść pod most. Ale co? Nie, no żartowałem, Mareczek, zapraszam do środka, dobra. Chodźcie, stawiamy tutaj mapę w takim razie, robię miejsce na nie. Uwaga, jak duże to jest, jak duże? O, no, dobra. Na 4 mapy, więc domyślam się, że 4. Dobra, zacznijmy od jakiejś, nie wiem, dajmy tą tu. Tą... Dobra, ej, to dobrze trafiłem. O. Tu jest, tu się łączy z nie, tu łączyć z zamkiem. Oj, czekaj. Myk, o. Jest! Jest! Mamy mapę zamku od góry. Ale dobra, zamek! Wygląda... Ej, nie rób nie, się no tak. Dobra, żartowałem. O. Dobrze to wygląda, zobacz, tylko nie wiem, co jest z drugą stronę, może coś tam wyżej trzeba jeszcze dać. Ej, ale tu jest wszędzie lód. Wszędzie jest śnieg, no. To jest no jakaś dole, taka ewidentnie jest lodowa kraina. Widzisz takie wzniesienie? Jest jezioro, faktycznie jest. Nie, wiecie co to jest? Ja wiem co to jest. Pamiętasz u ciebie na odcinku, tam woda została rozlana. To jest pewnie to. Faktycznie! No. Bo tu jest chyba też portal. Tak mi się kojarzy. Tu jest taki zielony punkt, widzisz? To będą właśnie te liany. Ej, no, o kurde. Tak, możliwe. No, więc to jest, bo to się tak rozlało też właśnie, że w sumie ten pasek tutaj pomiędzy taki biały, to mi właśnie tak pomyślałem, że to raczej nie będzie jezioro. Ja możliwe. Nie mogę. Ej, no dobra, fajnie to wygląda. No ale odnaleźliśmy mapę, więc jest w sumie gites majonez. Dajcie znać nam widzowie, co sądzicie o tej mapie i do czego ona może nam się przydać. My oczywiście, do zobaczenia na następnym odcinku. No i tyle, jakby widzimy się jutro. Wpadajcie do reszty i pozdro, cześć, trzymajcie się. Cześć. Niech wam, prawda, dobrze się powodzi w życiu. Elo.